dzisiaj na Zadupie jedziemy żukiem. A dlaczego? Dlatego, o, widzicie? Jedzie cała paka towaru spodowiec razem z nami. Nie wiem, czy mnie słychać. Oby. To nasza trasa zwyczajna. Ale się buja wszystko. Tu znajdujemy pełno grzybów zawsze, bo nie wiem, nikt tu chyba nie przychodzi na grzyby. I ciągnie się, i ciągnie, i ciągnie. A tutaj kierowca, bombowca. Szofer. Tak, szofer. Ja żukiem nie wyjeżdżam na normalne drogi. O, panie. A tam wjedziemy to, wjedziemy. O, panie. Będą mieli chorobę lokomocyjną ludzie. Coś powiesz na to? Nie chce mi się panować. Aha, a ja zaraz przez przednią szybę wylecę. Nie, lepiej nie. Nie ryzykujmy. Następuje otwieranie bramy i zaraz zrobimy wjazd. Taki coś nagrywasz? Tak. Cóż za emocje. Jak na grzybobraniu. Cóż za kontakt. Możecie podziwiać wnętrze żuka bez Adriana w środku. No on się ze mnie śmieje. Tak, chyba tak starczy. Chcesz do samego płotu, czy gdzie? Okej. Okay. Żebym dorzucił tym towarem tam. A bo ty będziesz przez płot przerzucał, tak? Nie, no tutaj, na kompost na razie. Aha. Co, myślisz, że tam też już? No nie, pytam po prostu. To nie wiem. Muszę notatkę. Chcę na tej wodzie taczką. Nie wiem, co było w planach. Do ogródka to sobie przywieziemy jeszcze raz, jak już będzie na to czas. Dzisiaj towar jest prosto spod owiec. Taki starszy, odleżany. Coś powiedzieć mam jeszcze o tym? I nie był za darmo. Tak, nie był za darmo. Ale paki jest pół. Nawet trochę więcej niż pół. I to nam na razie wystarczy. No więc Adrian się tym będzie zajmował, a my możemy pójść się przespacerować kawałek. Zobaczyć co tam. Muszę ubrać kalosze. W ogródku i na Zadupiu. Te dynie to są zachwycające. Mam taki piękny pomarańcz. Ja lubię bardzo połączenie w ogóle pomarańczu i różu. Tutaj kwiatki. Tu jeszcze widzę jakiś jeden malutki aster się ostał. Słoneczniki też niedługo będą do zjedzenia. O, i tu jest mała dyńka Hokkaido. Się gdzieś tutaj zawieruszyła w trawie. Ech, a tu? Co my tu mamy? Czy coś nowego? Nic. Wszystko tak jak było, tak jest. Widzę, kret nie chodził. Tu wszystko ładnie, ładnie leży. Będzie się namaczać. Tylko niech trochę deszczu spadnie, bo ogólnie to tyle. Tyle spadło. Czyli niewiele. Tam żuk. Jaki ładny widoczek.
No tutaj też są tulipany pod tym. Tu jest w planach jeszcze wyczyszczenie tego kącika, ale to przy następnej okazji, jak będziemy mieć więcej czasu i więcej chęci, ja będę miała. Tutaj też jeszcze to te astry, co nam miały nie wyjść, w sensie no, dostały chorobę, ale się kilka z nich ostało i są bardzo ładne i zupełnie inne niż tamte, co mamy. Pomary żrą mnie miłosiernie. No i w foliaku pomidory jeszcze cały czas. Też ich jeszcze, tych zielonych, nie pozrywaliśmy, ale w końcu je zerwiemy. Jeszcze nie wiem kiedy, ale je zerwiemy. A tam mistrz ceremonii. A mogłeś dzisiaj głaskać owce? Nie przyszły do mnie. Bez sensu. Kiedyś jak byliśmy, to nas tak obeczały. Myślały, że im żarcie przywieźliśmy, nie? O, proszę bardzo, z tej strony wygląda to tak. Największym problemem jest oczywiście dynia, która rośnie wszędzie. Tu, tam. Nawet tu wyszły nam za płot. I już je zmieniliśmy im drogę, bo wyszłyby normalnie na tą, po której, nie wiem, kto jeździ w sumie. Traktory chyba. No. O, tam widzę, też jedna jest. Nieźle, powiem wam, porosły. Ale one też były posadzone na kupie w sumie. Więc dlatego myślimy, że to jest... że dlatego tak porosły, no, bo miały dużo. A tu widzę jakieś nielegalne przejście pod siatką. Ktoś tu ewidentnie łaził. Tutaj i tu. Lis pewnie. O, i tutaj też. Kurde, ale całkiem spore te przejścia. O, patrzcie tu. Tu i tam. I w ten oto sposób paka jest prawie pusta. Załatwione i spadamy dzisiaj, nie? Tak. Jedziemy na wycieczkę, chyba. Jeszcze. Okej. Okay. Jeszcze jedno wiadro wody. Dobra, teraz trzeba zamieść i polać wodą i to wszystko. Taka sytuacja, zobaczcie, jakie Adrian ma gnojoskoki piękne. Mamy tutaj naszą drogą, znaczy blisko działki, już z nie wiem ile saren widzieliśmy, kurde, no z 8 dobrze, o, tam stoi nawet jelonek, o, widzicie go? Trochę go było widać, no oczywiście rżną na potęgę, nie inaczej, nie mają litości. Tutaj też. I zasuwamy dalej. Zobaczymy, czy dojedziemy nad jezioro. Droga spoko. Dwa dziki i kupa saren. Pamiętacie, jak ostatnio wam mówiliśmy, że te pomidory jakby mają taką... Tak kora im się robi, tak drewnieją, są zdrewniałe. No widzicie, tutaj kolejnego zerwaliśmy i pokazuję wam, jak wygląda, coś takiego mu się robi. I na tych zielonych, które są jeszcze niedojrzałe zupełnie, to też takie coś jest. Nie na wszystkich, ale na paru widzę. Adrian tu się męczy, zrywa pomidory kolejne. To ja się chyba będę męczyła potem, co nie? Tak. Robiąc je. Nie wiem, który to już słoik będzie. A ja mam w planach dzisiaj ogarnąć tu tą okolicę między płotkiem
a foliakiem, żeby tutaj posadzić resztkę tulipanów, która została. Bo nie wiem ile, tam parę cebul nam zostało. Coś chcesz powiedzieć? No tu trochę zapuściliśmy, ale już jest o wiele lepiej niż było przed chwilą, przed momentem dosłownie. O, zobaczcie, tu już jest pusto. No najwięcej z tego kuklika w tym miejscu i on naprawdę ma tak mocne korzenie, że ja nie mogę go wyrwać. Muszę tu potem jeszcze wziąć ten taki trój, nie wiem jak to się nazywa, co te trzy takie zęby i trochę te korzenie pohakać, żeby było prościej. Już jedno wiadro wyniosłam i biorę się dalej do pracy. Słuchajcie. Coś tam piszczoli. Nie wiemy co to jest. Obstawiamy, że albo ptak, albo mysz. Tu gdzieś w tym miejscu. Ale teraz akurat przestało, jak wam chciałam pokazać. Teren oczyszczony. Nawet udało mi się wyciąć to coś, co niby jest pokrzywą, ale chyba nie. No, więc teraz tu tulipany, karton i zapominamy o tym, ale musimy jeszcze tą podnieść tą belę. Jutro to zrobimy, bo ja dzisiaj już nie mam siły. Adrian tutaj zaczął kolejną grządkę przykrywać, w sensie no część już była przykryta, teraz widzę dokłada kartonów. Tam działa na drugim końcu. A już się robi powoli ciemno, więc pewnie będziemy się niedługo zmywać. Ardian tam działa, a ja idę też z nim podziałać trochę. No co, no obierać kartony. Trzeba. Trzeba. O Jezus, tu taki pałem w koniu wchodzi. Oj, skaczę jeszcze. Zjedź. Ja pierdolę. Już chuj, koniec, he? Koniec, nie zbieram. To by było na tyle dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku. Nara. Tak. Teraz będzie dużo bardzo obrywania tego i rozkładania, no bo uznaliśmy, że chcemy, żeby na przyszły sezon cały ogródek był do dyspozycji, także nie jest to zbyt ciekawe zajęcie, ale musimy to zrobić. Tak, a do tego podjęliśmy się zrobienia jeszcze jednego ogródka. Co? Nie naszego. Aha, tak. Jeszcze będziemy walczyć na wyjeździe. Tak, więc możecie się spodziewać filmów stamtąd. No możecie. Nie wiem czemu już o tym mówisz, ale okej. No żeby się szykowali już mentalnie. Aha. Może. Także siema na ora.